Ceny paliw na stacjach spadają coraz niżej i w tym tygodniu za olej napędowy płacimy średnio 5,26 zł. To o 1 grosz mniej niż jeszcze tydzień temu. Dwugroszową obniżkę odnotowaliśmy w przypadku benzyny bezołowiowej 95 i litr tego paliwa to wydatek średnio w Polsce na poziomie 5,39 zł. W przypadku oleju napędowego ceny paliwa tak nisko nie były od października 2011 roku, czyli widzimy, że to blisko 3-letnie minima. Te obniżki trwające właściwie przez całe wakacje powinny się już powoli na stacjach kończyć i spodziewamy się, że w najbliższych dniach zobaczymy stabilizację cenowych poziomów na tych zbliżonych do obecnych. Możliwe są jedno, dwugroszowe ruchy w górę lub w dół, natomiast nie ma obaw co do tego, że jeszcze w perspektywie końca wakacji zobaczymy jakiś wyraźniejszy ruch w górę na naszych stacjach. Tutaj wyjątkiem jest jedynie autogaz, bo to paliwo drożało przez całe wakacje, także w tym tygodniu podrożało 2 grosze do poziomu 2,67 zł za litr LPG i możliwe są jeszcze podwyżki także w perspektywie końca wakacji, ale w przypadku tych podstawowych paliw benzyny i oleju napędowego wzrostów dużych nie będzie. Widzimy, że na światowych giełdach ceny ropy utrzymują się na niskim poziomie. W przypadku ropy Brent w tym tygodniu notowaliśmy nawet tegoroczne minima w cenach zamknięcia. Wyhamowało też osłabienie złotówki w relacji do dolara. Poziom 3,15 zł za amerykańską walutę okazał się tym, który osłabienie złotówki przynajmniej na razie powstrzymał, także nie ma argumentów za tym, aby ceny miały wyraźnie iść w górę, natomiast też coraz mniej przestrzeni jest do dalszych obniżek, więc najbliższe dni to stabilizacja cen paliw na aktualnych poziomach.